Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie muzeum, ale również na terenie, na obszarze, którego funkcjonował w okresie II wojny światowej jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych funkcjonujących w latach 1940-45, przez który to obóz główny i jego 99 filii zlokalizowany głównie na terenie Dolnego Śląska, Niemiec i Czech, przewinęło się ogółem 120 tysięcy więźniów, z czego 40 tysięcy więźniów 24 narodowości zginęło, zostało pomordowanych. Dzisiaj nasze Muzeum Martyrologii, podobne jak inne muzea, takie jak Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Sztutowo, zajmuje się udostępnianiem zbiorów poobozowych, konserwacją, remontami całej tej substancji historycznej, która zachowała swój jeszcze charakter poobozowy. Jest naszą troską, aby poprzez programy zarówno z Unii Europejskiej, jak również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków samorządu województwa dolnośląskiego oraz własnych, dbać z dużą pieczołowitością o wszystkie relikty martyrologii, które zachowały się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Ja jestem szczególnie dzisiaj szczęśliwy, że to ważne wydarzenie, które dzisiaj tu ma miejsce. Ja dużo rady i szczęśliwy za to sytuację szczęśliwą, która jest. Ono ma bardzo duży duchowy wymiar. To imię duchowny wymiar. Mówi się o bardzo złych stosunkach polsko-białoruskich. Gawalica o czym blachich odnoszeniach białorusko-polskich. O polsko-niemieckich. Odnoszeniach polsko-niemieckich. A dzisiaj znajdujemy się tutaj w tej sali. No, сегодня находимся w tej sali. My Polacy. Polacy. Białorusini. Białorusy. Niemcy. Niemcy. I dużo Żydów, prawda? I Jewrejów. To ma naprawdę duchowy wymiar. To imię duchowne odnoszenie. Jest pytanie, co nas łączy? To zadają sobie wопрос, co nas соединяет? Czy ta tragiczna sytuacja, która miała tutaj miejsce? I ta tragiczna wieś, która tu była? Czy jakakolwiek chęć odwetu? Ili żeby atamstić drug drugu? Czy wskazywania winnych palcem? I pokazywać, kto winowaty? Czy chęć pojednania i pokoju, osiągnięcia wewnętrznego pokoju? Ja tu reprezentuję jakby też nas, Polaków. Ja tu jak reprezentant Polaków. Żeby właśnie w tym miejscu. Żeby w tym miejscu. Pochylić głowę. Pochylić głowę. I poprosić o przebaczenie. I poprosić przebaczenie. I o dziwo też Niemców. I nawet i Niemców. Białorusinów. Białorusów. Żydów. Jewrejów. I powiedzieć, że my Polacy wybaczamy. Moi przywozy, привет из Германии. Przywozimy pozdrowienia z Niemiec. Moi из Саксония. Moja 19 chrześcijańska grupa. Jesteśmy z regionu Saksonii, 19 osób. My też благодарим wasz народ. To wasza solidarność był один шаг za jedinstwo Germanii. Dziękujemy też właśnie dla waszego narodu, że też zrobili ten krok do tego pojednania narodów. To miłość Boża, Germania w miejscu. To my chcieli, to miłość Boża, tylko miłość Boża. Łaska Boża jest w tym, że i Niemcy są jedno. I przez to my chcieli przymierzenie. Ponieważ Jezus nas Gospodź, On da nam lubow dla drugiej strony. Lubow za Polskę, lubow za Jewrejów. I dlatego dziękuję Bogu i mamy w sercu to pojednanie, aby to czynić z tymi z różnymi krajami. To sława dla nas, to miejsce, jakie stradanie wydaje Niemcy słowo. I to miejsce cierpienia, które uczynił Niemcy. My znamy, za stradanie jest niekompensacja.
Co my robimy? Jest nie kompensacja za strata. Co my możemy zrobić? Jak możemy... To jest nie kompensacja. Nie ma tutaj zadośćuczynienia. Nie. 1 milion euro zapłacić stradanie od 1 człowiek, od 1 użytek. To nie można. Czy nie można zapłacić za te cierpienia i tych więźniów? My tylko możemy skazać prostite proszę słowa. Możemy tylko powiedzieć, przebaczcie proszę. My wyznajemy przed Bogiem i mamy grzechy naszego narodu. Grzechy naszego narodu. Protiv Polsce. Przeciwko Polsce. My mnogo Polcy ubiwali. Bardzo dużo ludzi zabijaliśmy w Polsce. Mnogo krw i z drugiej strony. Wiele krwi z innych ziemia w Polsce. Mnogo jewrejskich krw przez Auschwitz i drugie. Wiele obozów takiego typu, wiele krwi Żydów wsiąkło w ziemię w Polsce. Na mnie to oczy wstydno. Za to jest nam bardzo wstyd.